Cześć, z tej strony Marta z sezonu literackiego. Lato się kończy, jutro jest poniedziałek, 3 września, a to oznacza, że duża część z Was rozpocznie nowy rok szkolny, więc to jest chyba najlepsza pora, żeby podsumować trochę te wakacje pod względem przeczytanych książek. U mnie było ich 6, czyli po 3 książki na miesiąc. Nie jest to oczywiście jakiś genialny wynik, ale tak jak już wielokrotnie powtarzałam, dla mnie wakacje to jest taki środek sezonu w pracy, także mam dużo pracy, mało czasu wolnego, a nawet jak mam ten czas wolny, to po prostu nie mam już siły czytać książek, wolę się położyć, obejrzeć coś, odpocząć. No i tak to właśnie wygląda przez wakacje, ale mam nadzieję, że jesienią sobie odbiję, bo jesień to jest właśnie dla mnie ta pora roku, w której czytam najwięcej, tak mi się wydaje. No i jeśli chodzi o te 6 książek, które udało mi się przeczytać, to swoje lato rozpoczęłam z książką Poniedziałkowe dzieci Patti Smith. Jest to książka autobiograficzna, w której Patti opisuje swój związek z Robertem Mapplethorpem. Jest to niejako hołd złożony właśnie temu fotografowi. Tutaj mamy przedstawione ich lata młodości, to jak oni wspólnie dążyli do tej kariery, jak nawzajem się napędzali artystycznie, jaką ścieżkę w końcu obrali, bo Patti od początku chciała być poetką, natomiast Robert bardzo mocno pchał ją w stronę właśnie sceny, w stronę śpiewania. Natomiast Robert od początku wiedział, że jego środkiem wyrazu w sztuce będzie właśnie fotografia. Jego fotografie są zresztą bardzo kontrowersyjne. Jeżeli nie znacie jego fotografii, jego prac, to wygooglujcie sobie, bo naprawdę myślę, że warto je zobaczyć, bo to jest jednak ważna postać w kulturze USA. Sama książka napisana jest przepięknym językiem, także widać, że Patti Smith jest poetką, w dodatku cholernie dobrą poetką, bo naprawdę ten język w tej powieści, bo to jest jednak powieść, nie poezja, jest taki naprawdę delikatny, subtelny, bo sam temat jest właśnie też taki bardzo delikatny i osobisty. No i tutaj widać, że Patti Smith darzyła ogromnym uczuciom Roberta, wiele mu zawdzięczała, wiele razem przeszli i naprawdę była to jedna z najważniejszych postaci, o ile w ogóle nie najważniejsza w ich życiu. I to doskonale w tej książce widać, także jest to naprawdę piękny, można powiedzieć, list pożegnalny z Robertem właśnie. Warto tę książkę przeczytać, nawet jeżeli nie znacie, czy to Patti Smith, czy Roberta Mapplethorpa, albo jeżeli się nimi nie do końca interesujecie. Bo poza tym jest to też doskonałe spojrzenie na kulturę Stanów Zjednoczonych w latach 60. i 70. Mamy tutaj takie nazwiska jak Andy Warhol, jak Jim Morrison, Janis Joplin. Także sama śmietanka tej nowojorskiej bohemy artystycznej. Więc tak jak mówię, nawet jeżeli główni bohaterowie, czyli Patti Smith i Robert Mapplethorpe, Was nie interesują albo w ogóle ich nie znacie, to nadal warto po tę książkę sięgnąć, jeżeli jesteście zainteresowani kulturą Stanów Zjednoczonych, no bo tutaj jest taki ważny kawałek właśnie historii kultury. Następna była książka, która również dosyć długo leżała już na mojej półce, pewnie przeszło rok, i było to Gorące mleko. Jest to książka taka niejednoznaczna, pełna niedopowiedzeń, napisana takim onirycznym, też takim delikatnym, jakby lekko zamglonym językiem. I właśnie taka jest też ta historia. Opowiada ona teoretycznie o relacjach matki i córki, które bywają toksyczne, bo tutaj mamy Sophie, główną bohaterkę, i jej matkę, która cierpi na jakieś tajemnicze schorzenie nóg, które powoduje, że jej nogi są sparaliżowane i żaden lekarz nie potrafi do końca wyjaśnić, co jej dolega, bo te nogi czasem odzyskują sprawność, także to nie jest taki paraliż stały. No ale jednak mimo wszystko tutaj Sophie musiała porzucić swoje marzenia, porzuciła rozpoczęty doktorat właśnie po to, żeby zająć się matką. No i ta podróż do Hiszpanii, bo tutaj cała akcja w ogóle rozgrywa się w Hiszpanii, podróż jej i jej matki do Hiszpanii będzie taka trochę wyzwalająca dla Sophie, nie tylko pod względem właśnie tych jej relacji z matką, ale również pod wieloma innymi względami, na przykład seksualnie. Więc jest to książka, chociaż dosyć krótka, to mimo wszystko wielowątkowa i napisana naprawdę przepięknym, takim poetyckim niemal językiem. Także jeżeli lubicie takie książki, jeżeli lubicie takie historie pełne niedopowiedzeń, bo ja tak naprawdę nie wiem do końca, o czym jest ta książka. Właściwie nie ma w tej książce nic oczywistego, także jeżeli lubicie, gdy autor pozostawia Wam duże pole do interpretacji, to Wam bardzo tę książkę polecam, bo ona jest naprawdę bardzo dobrze napisana. Fabularnie bywa różnie, bo szczerze mówiąc ja nie jestem pewna, co o tej fabule sądzić, czy ona mi się tak do końca podobała, czy nie. Ale właśnie dla samego języka warto na pewno ją przeczytać. Później przyszła pora na trochę grubszą książkę i była to biografia Artura Heisera, napisana przez Bartka Dobrocha. W ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach trochę jest przesyt książek o tej tematyce takiej wysokogórskiej. Ma to na pewno związek trochę z zimową wyprawą na K2, która miała miejsce w tym roku. Trochę ze śmiercią na pewno też Tomka Mackiewicza i z całą tą akcją ratunkową pod Nanga Parbat. Ale z drugiej strony wydanie i napisanie książki na pewno zajmuje więcej niż te kilka miesięcy, więc nie wiem, czy to jest po prostu kwestia przypadku, że akurat po tych dwóch wydarzeniach tak dużo zaczęło tych książek się pojawiać, czy z czego to wynika. Natomiast faktem jest, że Bartek Dobroch swoją książkę pisał od 3 lat, także na pewno nie można powiedzieć, że jest ona napisana na szybko, na kolanie, tylko po to, żeby wydać ją w momencie, gdy temat jest, powiedzmy, na fali, kiedy wszyscy się nagle himalajzmem interesują. No i właśnie widać ten ogrom pracy, który Bartek tutaj włożył, bo ta książka jest napisana po pierwsze fantastycznym językiem, nie mamy tutaj wrażenia, że zostajemy przytłoczeni faktami, nie ma tutaj takich nużących fragmentów, ona jest napisana takim bardzo lotnym językiem jak na biografię, czyta się to bardzo przyjemnie mimo sporej objętości, a z drugiej strony ta książka jest bardzo rzetelna, o czym świadczy choćby bardzo bogata bibliografia na jej końcu.
Oczywiście mamy tutaj też fotografię i mamy przede wszystkim postać Artura Heisera jakby z różnych punktów widzenia. Mamy Artura Himalajistę, Artura, który na chwilę porzucił te góry i zajął się biznesem. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Artur Heiser był współzałożycielem firmy Alpinus, przekształconej później w High Mountain, czyli takiej, wydaje mi się, dosyć znanej marki z odzieżą outdoorową. Także to właśnie między innymi dzięki Arturowi Heiserowi właśnie ta marka powstała. No a przede wszystkim jest to taka postać łącząca niejako dwie epoki, bo on zaczynał się wspinać w tej złotej erze polskiego himalaizmu, czyli w latach 80. Jego takim mentorem górskim był Jerzy Kukuczka. Wspinał się również razem z Wandą Rutkiewicz, z Krzysztofem Wielickim, także naprawdę z taką samą śmietanką polskiego himalaizmu. A z drugiej strony po latach sam był takim ojcem i mentorem młodych wspinaczy. Pomagał m.in. na przykład Martynie Wojciechowskiej czy Adamowi Bieleckiemu. Także była to naprawdę wspaniała postać i myślę, że jeżeli interesujecie się właśnie tym tematem, taką literaturą wysokogórską czy w ogóle himalaizmem, no to obok biografii takiej postaci, jaką był Artur Heiser, nie można przejść obojętnie. Tym bardziej, że naprawdę jest to jedna z najlepiej napisanych biografii, jakie mi było dane czytać. Także gorąco Wam tą książkę polecam. Joseph Jakuba Małeckiego to kolejna książka, którą udało mi się w te wakacje przeczytać i teoretycznie jest to najnowsza wydana książka Jakuba Małeckiego, ale praktycznie jest to jedna z jego pierwszych powieści, ponieważ autor postanowił ją trochę przeredagować i wydać na nowo. No i właśnie w ten sposób Joseph trafił w moje ręce, bo podejrzewam, że w innym przypadku jeszcze długo mogłabym po niego nie sięgnąć. I tutaj doskonale widać, jak autor dojrzewał jako pisarz, to znaczy jak bardzo dojrzała jest Rza w porównaniu do Josepha, który również jest świetną książką i również bardzo ciekawą, jeśli chodzi o formę. Bo tutaj akcja toczy się dwutorowo. Mamy tutaj historię Grześka Bednara, który pobity trafia do szpitala i dzieli salę szpitalną z trzema innymi osobami. Z biznesmenem, z takim wiecznym marudą, który na wszystko narzeka, i z tajemniczym czwartym. Czwarty to Staszek, który właśnie w tej drugiej warstwie tej książki zaczyna opowiadać swoją historię, historię swojej młodości, swojego dzieciństwa, która pełna jest takich niewyjaśnionych wydarzeń, jest momentami bardzo przerażająca. Tak więc tutaj Małecki mocno idzie w taki realizm magiczny, pojawiają się także elementy, powiedziałabym nawet może horroru, nie wiem, czy można to tak sklasyfikować, ale ja to troszkę tak odebrałam. A poza tym ta książka to oczywiste odniesienie też do twórczości Josepha Conrada i oczywiście widać to w tytule, Joseph, bo właśnie tak nazywają Staszka pacjenci w szpitalu, ponieważ czyta on tylko właściwie książki tego pisarza i przez całe życie czytał książki tylko Josepha Conrada. A po drugie widoczne jest to także w samej kompozycji tej książki, bo także tutaj, tak samo jak w Wiązrze Ciemności, czyli wydaje mi się takiej najbardziej znanej książce Conrada, mamy kompozycję szkatułkową, to znaczy akcja zaczyna się w momencie, gdy Grzesiek Bednar opowiada swoją historię, trochę jak Marlowe na statku, natomiast później przechodzimy w tę kolejną historię Staszka, czyli czwartego, który jest takim, powiedzmy, kurcem, chociaż nie do końca, ale tak to właśnie wygląda. Także podejrzewam, że jeżeli jesteście fanami Jądra Ciemności, ja przyznaję się, tę książkę czytałam tylko w szkole i już niewiele z niej pamiętam, to myślę, że nawet więcej odniesień do tej książki możecie tutaj znaleźć, a jeżeli nie do tej książki, to ogólnie do twórczości Josepha Conrada. Ta książka jest bardzo dobra, momentami wręcz absurdalna, ale jednocześnie skłania do pewnych przemyśleń na temat tego, co nas powstrzymuje w życiu przed realizacją naszych celów. Także też Wam oczywiście bardzo gorąco polecam. Dla mnie może nie była to książka lepsza niż Rdza, ale również bardzo dobra, także utwierdziłam się tylko w przekonaniu, że Jakub Małecki jest naprawdę świetnym pisarzem i warto sięgać po jego książki. Przedostatnią już książką, którą udało mi się w te wakacje przeczytać, był Fight Club, Czeka Palaniuka, czyli książka bardzo znana, niemal kultowa. Książka opowiadająca historię pewnego mężczyzny, który jest takim typowym białym kołnierzykiem, to znaczy chodzi do jakiejś pracy biurowej codziennie, zarabia pieniądze, otacza się przedmiotami, których nie potrzebuje, jest ofiarą konsumpcjonizmu w pewnym sensie i toczy taki wewnętrzny bunt właśnie z tym konsumpcjonizmem. Nie do końca mu to odpowiada i jego życie odmienia się w momencie, gdy poznaje Tylera Durdena, który jest kompletnym przeciwieństwem tego wszystkiego, do czego obecnie dążą ludzie, który jest wolny od tych wszystkich nakazów i norm społecznych, które obecnie nas bardzo ograniczają. Trochę to było właśnie w wydźwięku podobne do Ferdy Durkę. Wiem, że to jest może śmieszne porównanie, ale tak samo jak Gombrowicz pisał o formach, które przybieramy rozmawiając z konkretnym typem ludzi, tak samo właśnie główny bohater, który zresztą nawet nie ma imienia, bo nie wiem, czy to ma podkreślać, że jest właśnie jednym z wielu taką szarą masą, która po prostu niczym się nie wyróżnia i robi dokładnie to, czego społeczeństwo od niego oczekuje. Ale właśnie tutaj sytuacja zmienia się diametralnie w momencie, gdy poznaje on Tylera Durdena, razem zakładają Fight Club, czyli ten podziemny klub walki, w którym mężczyźni po prostu biją się tylko po to, żeby zrzucić z siebie emocje. No i jest to taka książka, która właśnie pokazuje ten dualizm natury ludzkiej, to znaczy z jednej strony staramy się żyć w społeczeństwie, to znaczy dostosować się do niego, żyć zgodnie z przyjętymi normami, z drugiej strony chcemy być wolni, niczym nieograniczeni. I może tutaj jest podany trochę ekstremalny przykład, nawet nie trochę, bardzo ekstremalny przykład tej wolności, ale jednak wydźwięk jest jasny i oczywisty. Także jest to bardzo dobra książka, jednocześnie bardzo trudna, wydaje mi się, bo mam wrażenie, że można ją interpretować na o wiele więcej sposobów niż ja to zrobiłam.
że można w niej tak naprawdę znaleźć też wiele więcej rzeczy. Być może kiedyś przeczytam ją ponownie, natomiast zaraz po przeczytaniu tej książki obejrzałam również film, który powstał na jej podstawie z Bradem Pittem i Edwardem Nortonem bodajże. I muszę przyznać, że film podobał mi się bardziej, był taki bardziej surowy w przekazie, bardziej dosadny, jakoś bardziej do mnie trafił niż książka w tym wypadku. Ale książka również była bardzo dobra, także jeżeli jeszcze nie znacie Fight Clubu, no to myślę, że to jest jedna z tych książek, z którymi koniecznie trzeba się zapoznać. I ostatnia książka w tym moim stosiku z wakacji to jest książka, którą przeczytałam przez Was tak naprawdę. To Wy skłoniliście mnie do jej przeczytania, a był to Dwór Mgieł i Furii Sary J. Maas, czyli druga część tej serii o dworach. Jak pamiętacie pewnie bardzo dobrze, pierwsza część kompletnie mi się nie podobała, natomiast wszyscy pisaliście mi, że druga jest o niebo lepsza, że przepaść między pierwszą a drugą częścią jest taka, jakby pisała tę drugą część kompletnie inna osoba. No i faktycznie tutaj się muszę z Wami zgodzić, że ta druga część jest napisana o wiele lepiej. Brakuje w niej tych dziur logicznych, które były w pierwszej części. Natomiast dla mnie nadal to nie była jakaś fenomenalna książka, nadal nie mogę powiedzieć, że jestem nią zachwycona. Powiedzmy, że mi się podobała, ale w taki mocno umiarkowany sposób. Momentami była według mnie trochę przegadana, ona jest bardzo gruba i według mnie mogłaby być może nie o połowę krótsza, ale o te 200 stron to spokojnie. Sięgnę po tę ostatnią część, na razie ostatnią, ponieważ no, chciałabym być na bieżąco z tą serią, dlatego że jest ona bardzo popularna, a ja mimo wszystko chciałabym te popularne książki również czytać, bo mam wrażenie, że potem wszyscy o czymś mówią, a ja jak zwykle nie mam pojęcia, bo właśnie rzadko sięgam po takie naprawdę, naprawdę popularne książki młodzieżowe. Także mimo wszystko chciałabym się zapoznać z Dworem Skrzydeł i Zguby, bodajże tak nazywa się ten ostatni na razie tom. Wiem, że w październiku jeszcze wychodzi jakaś chyba nowelka czy dodatek do tej serii, po którą być może też sięgnę. Natomiast tak jak mówię, ja nie czuję, że jestem już grupą docelową, do której autorka pisze, bo nie odnajduję w niej tego, co większość z Was w tej książce znalazła. No i to już wszystkie książki, które udało mi się przez te wakacje przeczytać. Tak to się prezentuje, jest to 6 pozycji. Tak jak mówię, mam nadzieję, że we wrześniu uda mi się trochę nadrobić, tym bardziej, że rozpoczynam właśnie od dzisiaj swój 2-tygodniowy urlop, także może trochę nadgonię to czytanie. A tymczasem dajcie mi znać w komentarzach, co Wam udało się przeczytać przez te wakacje i jeżeli macie jeszcze jeden miesiąc wakacji, bo jesteście na przykład studentami, dajcie mi też koniecznie znać, co planujecie przeczytać we wrześniu. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć!